No Dzisiaj dotkniemy ciekawej rzeczywistości dotyczącej tego, jak to będzie z ludźmi, którzy na przykład w ciągu swojego życia nigdy nie usłyszeli o Jezusie. Jak to będzie z ich zbawieniem. No, także zechcemy dotknąć tej miłości, która jest tak niesamowita, a jednocześnie, jednocześnie tak trudna do przyjęcia przez sam fakt tego, jaka ona jest. Tak, to nie pomyłka. No, i odpowiem przynajmniej na jedno pytanie dotyczące chwała mu na koniec. Więc bądźcie cierpliwi. Ale najpierw, jak co dzień, idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy w dzień, który bardzo łączy naszą społeczność. SMS z nieba, bo przecież tego dnia bardzo wielu spośród nas idzie na Eucharystię. Także ja, pani, będę sprawował tę Eucharystię na koniec dnia. W tych wszystkich intencjach wpisanych się w komentarzach. A w naszym codziennym rozważaniu katechizmu Kościoła Katolickiego w 69. punkcie czytamy. Bóg objawił się człowiekowi, odsłaniając przed nim stopniowo swoją tajemnicę przez wydarzenia i słowa. Jakże to wiele w kontekście tego, byśmy tę tajemnicę mogli i chcieli poznawać, by coraz bardziej kochać i w tę miłość wchodzić. Dziękujemy Ci, Boże, za odsłanianie nam tej tajemnicy, jaką jesteś. Amen. Posłuchajmy słowa. W owej porze. Odpowiadając, Jezus rzekł: Wyznaję cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, bo ukryłeś to przed mądrymi i roz rozumnymi, a odsłoniłeś to małoletnim. Tak, Ojcze, bo takie upodobanie stało, stało się przed Tobą. Wszystko mi przekazane zostało przez Ojca Mego i nikt nie poznaje Syna, jeśli nie. Ojciec, ani Ojca, kto poznaje, jeśli nie syn, i komu syn postanowiłby odsłonić. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mnie to dotyka i chyba pierwszy raz zdałem sobie sprawę w ogóle w tym kontekście naszej wiary. Kiedy dotarło do mnie, że to bez żadnej zasługi jestem katolikiem. Bez, po prostu to jest łaska i dar, ale w linii prostej jest to dar bezpośrednio ofiarowany przez Jezusa wobec Jego słowa. To znaczy, to znaczy, jeśli nie syn i komu postanowiłby syn odsłonić. Nie zostałoby to odsłonięte. Zatem, kim jesteś, abyś się mógł pysznić? Cóż masz, a czego byś nie otrzymał, chciałoby się dopowiedzieć? Kiedy patrzę na te masowe przyjmowanie chrześcijaństwa w różnych krajach muzułmańskich, to widzę, jak bardzo ludzie są spragnieni żywego Boga. Jak bardzo są spragnieni jego obecności, to znaczy niezasługiwania na miłość. Tak, to nie jest pomyłka. To, co tę świętą księgę wyróżnia spośród wszystkich ksiąg całego świata, to to, że ten Bóg, który objawia się człowiekowi, kocha go całkowicie bezwarunkowo. Całkowicie, to znaczy. Miłość bezwarunkowa nie zakłada warunków, jak sama definicja mówi. On kocha, chociaż w nas to robi bardzo często nawet taki wewnętrzny zgrzyt. To jest mentalność niestety Egiptu, która z nas wychodzi, że my musimy coś zrobić, żeby on zaczął nas kochać. On kocha nas niezależnie, czy my coś zrobimy, czy nie. To jest jego natura, miłość, to jest jego jego imię Bóg jest miłością. To jest ciekawa sprawa, że, że ten Bóg, który jest miłością yy, dzieląc się z nami swoją miłością, no chce pokazać, że to jest w ogóle wszystko co będzie, yy, co będzie na tym drugim świecie, bo wszystko przeminie, ale miłość zostanie. I yy, no to jest ciekawe, bo ktoś powie, no dobra, to co w taki, takiej sytuacji z ludźmi, którzy nie mają szansy na to, żeby usłyszeć Ewangelię. Kiedy, kiedy byliśmy w takich miejscach, ewangelizując w świecie, gdzie spotkaliśmy ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, no to co z nimi? No wierzymy w to, że Pan Bóg będzie patrzył na to, na ile oni mieli szansę, by poznać dobrą nowinę i z tej szansy nie skorzystali, odrzucając to, a na ile nie mieli szansy poznania dobrej nowiny o zbawieniu i jego bezwarunkowej miłości. Bo przecież jeżeli ktoś nie miał takiej możliwości, to Bóg nie będzie go sądził za coś, czego nie miał. Taka jest kolej rzeczy. Prawo naturalne wpisane jest w serce człowieka. To znaczy, zło odrzucaj za dobrem, podążaj. I dlatego m, m, może być ogromne zaskoczenie, że oto ludy świata, które nigdy nie słyszały dobrej nowiny, staną przed Bogiem, przed nami, ponieważ ich życie było piękniejsze, pomimo tego, że nigdy nie wyznali imienia Jezus, pomimo tego, że nigdy nie spotkali osobowego Boga. Pomimo tego, że czcili w naszym rozumieniu bałwany, to wcale nie zwalnia nas z potrzeby głoszenia dobrej nowiny, o czym mówi papież Franciszek. To wcale nie zwalnia nas z tego, że mamy nie zrobić wszystkiego, co w naszej mocy, aby szczególnie w tych dalekich krajach Trzeciego Świata Ewangelia została ogłoszona. To wcale nie zwalnia nas z tego, aby w Polsce głosić dobrą nowinę, bo jak się okazuje, Analfabetyzm religijny czy duchowy, jak niektórzy mówią, jest tak potworny na dzisiaj, że to najprostsze pojęcia już są nierozumiane przez młodych ludzi. A cóż dopiero, by mówić o, o tym, by były znane fragmenty z Pisma Świętego, by ta Święta Księga była rozumiana i przyjmowana. Kiedy dzisiaj w wielu miejscach katolicyzm jest tak potwornie ośmieszony, tak potwornie wyszydzony, że nie ma się co dziwić młodym ludziom, że kiedy oni patrzą na to, ze swojej perspektywy, to mówią, tam nie może być prawdy, to jest niemożliwe. Tym bardziej, że w momencie, kiedy dzieją się wielkie dzieła, to także media, które nie rozumiejąc tego, ośmieszają to, także nie. Pomagają młodym ludziom, by stawało się to ich doświadczeniem. O czym teraz myślę? Słuchajcie, już wiele lat temu organizowaliśmy rekolekcje, które zostały wykpione, ośmieszone, które kiedy stanęło dziesięciu kapłanów i większość ludzi miała doświadczenie Boga albo przez łzy. Jak mówi nam taki dokument Komisji Doktrynalnej przez Duchu Świętym, albo przez radość, kiedy część ludzi miała też doświadczenia, o których nie mówi nawet ten dokument, ponieważ papież Jan Paweł II mówi tutaj jasno, że Duch Święty będzie przychodził także w sposób, jaki do tej pory nie przychodził w tych czasach, w których żyjemy, co jest spójne, jak mówiliśmy sobie już nieraz. Z, z tą wizją czy z tym doświadczeniem Alicji Lęczewskiej. Więc część tych osób miała na przykład spoczynek w Duchu Świętym, żeby nie powiedzieć, że wszyscy. No i ktoś zrobił z tego wielką aferę, że o właśnie, że y, dzieci y, mdlały, zrobił z młodzieży dzieci, to jest po pierwsze, że nie była udzielana pomoc, y, że połowa nie przyszła następnego dnia rekolekcji. Papier wszystko przyjmie, kłamstwa zostają w sieci, no i efekt jest taki, że potem te kłamstwa nawet są powielane przez niektórych teologów. Jako argument na to, żeby się nie otworzyć, na przykład nie otworzyć na działanie Ducha Świętego, na, na to, by yy, 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 korzystać z charyzmatu. Więc musimy o tym wiedzieć, że tutaj walka idzie na całego z każdej strony. Walka idzie na całego także od strony kwestii tego, że czasem ktoś ma, jak powiedzieliśmy sobie kilka tygodni temu, myślenie, że pan jest mu się objawia albo pan jest mu mówi, ma takie myślenie, może mieć takie nawet złudzenie, podczas gdy pan Jezb nie może mu się objawiać w tym, o czym On mówi, nawet jeżeli Mu się coś objawia według Niego, jeżeli jest to odwrotne do tego, co mówi Ewangelia. Wyobraźcie sobie, że kiedy wspomniałem nazwisko księdza Łukasza Prausy w kontekście e, przejrzenia jego, m, jego orędzi, które Pan Jezus mu, właściwie Jego orędzi, bo to nie są orędzia Pana Jezusa, e, dyktuje rzekomo, bo to nie jest, nie jest, nie jest prawdziwe w momencie, kiedy kiedy fałsz jest na poziomie niezgodności z Ewangelią, to ileś osób zrobiło to, żeby uderzyć we mnie, tylko dlatego, że wspomniałem jego imię i nazwisko w filmiku. Szokujące, przecież żaden szanujący się biskup nie wystąpi przeciw księdzu, który broni nauczania kościoła. Mówię tutaj o mnie, nawet jeżeli takie donosy po prostu. Idą. Dlatego, że no, wobec kapłana, który jest suspendowany, który jest wydalony z Zakonu, i który niszczy Kościół katolicki w sposób bardzo inteligentny, nawet jeżeli w to nie wierzy, no, nie będzie. Żaden biskup podejmował kroków przeciwdziałania przeciw księdzu, który to nazywa po imieniu, nawet jeżeli tyle donosów na mój temat zostanie złożonych. To jest ciekawa rzecz, że ludzie... Przepraszam Was, teraz, teraz to tak się uśmiechnę, że wiele osób mówi, dziękując za to, że my wyjaśniamy Słowo Boże, że, że trzymamy się nauczania Kościoła, że, że bronimy tego porządku, który jest zachowany, że przypominamy, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Wiele osób jakby nie podejmuje jakby tego, żeby... Ja nie chcę, żebyście to robili, absolutnie. Napisać do kurii pismo i, i powiedzieć, że księdza, ten ksiądz taki czy taki staje w autorytecie Kościoła, pokazuje katechizm Kościoła katolickiego, pokazuje dokumenty Kościoła, mówi o hierarchiczności Kościoła. Nie? Natomiast ta jakby druga strona, bo tak trzeba powiedzieć wprost, której się to nie podoba, że coś jest nazywane po imieniu, no nie próżnuje w żaden sposób. Od rozklejania fałszywych plakatów na mieście. No bo dla mnie to jest jakiś, jakiś dramat, że jest grupa na Facebooku, która zbiera się, że jeżeli jakiegoś księdza, jakiegoś charyzmatyka, jakiegoś ewangelizatora nie toleruje, i według nich, według ich chorych wyobrażeń, według ich chorych wizji, według ich, ich chorego lęku, należy tego charyzmatyka w jakiś sposób ośmieszyć, to doszło już do, takiego, do takiej sytuacji. Że rozklejają plakaty na miastach, żeby nie iść na jego spotkanie. I to się dzieje wewnątrz naszego kościoła. Ja wcale się nie dziwię wobec ostatniej wypowiedzi, którą miałem. Podszedł do mnie człowiek i mówi: Niech się Przestrzega, że zagrożeniem duchowym jest chory tradycjonalizm. Ja wiem. No, wie pan. Zresztą nie będę komentował. Wobec próby uspokojenia tego człowieka, który sam bardzo od tradycjonalistów tych właśnie chorych oberwał. No i tutaj może odpowiem na pytanie, które dostałem w tych ostatnich tygodniach kilka razy wobec wydarzenia. Chwała mu, ponieważ wiele osób pisało, wiele osób informowało, że proszę księdza, czemu ksiądz nie reaguje na to, że przecież to największe ktoś tam napisał spotkanie charyzmatyczne uwielbienie na 30 tysięcy osób bo tak było napisane będzie we Wrocławiu, ksiądz przemilczał temat, jeszcze ksiądz popierał kwestię tego, że ci, żeby ludzie tam jechali na modlitwę. Moi drodzy ja tak samo jak u Łukasza Prausy księdza Łukasza Prausy, dzisiaj cytowanego wierzę w jego dobrą nawet jeżeli ktoś powie, ale ksiądz jest naiwny to nie chcę nie zaglądać mu w intencje, natomiast chcę oceniać fakty tak samo, jeżeli ktoś w tej sytuacji na przykład nie wiedział o tych spotkaniach, które żeście przesyłali, czy o których wiele razy z wieloma osobami rozmawiałem w kontekście, nie wiem, Jezus na stadionie czy stadion młodych, tak, że były to uwielbienia, które liczyły nawet do 60 tysięcy w Polsce, no to powiedzmy sobie wprost, to jeżeli, jeżeli nie wiedział, no to napisał to, co uważał. I taką, jakby politykę, czy taką strategię przyjąłem. A jeżeli wiedział i zrobił to świadomie, no to on wie, że zgrzeszył. Ale ja nie mogę jakby do tego podejrzewać go kogokolwiek, podejrzewać o złe intencje. Nauczmy się tego. Jeżeli my zaczniemy podejrzewać kogokolwiek o złe intencje, no to wczorajszy filmik nam się kłania w kontekście meta i zmiany myślenia, żeby nie podejrzewać drugiego człowieka o złe intencje. No dajcie, że spokój. Jak mamy wychodzić z miłością w takiej sytuacji? Mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiedziałam na to pytanie. Dobra, pamiętajcie dzisiaj o intencjach, bo przecież w środę, co środę, Msza Święta w tych intencjach jest odprawiana e, e, przeze mnie. Więc dzisiaj, jeśli ktoś w intencjach dołoży serduszko, to bierze udział w losowaniu kolejnej płyty pani Iwony Pietrali. E, ma no, niech was, błogosławi Bóg Szef ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, kto tego nie zrobił. Lajkujemy. Dziękuję Wam, kochani, za zrzutkę. Proszę Was nadal o modlitwę za rekolekcję i za ewangelizację właśnie w tym tygodniu, która będzie na przystani z Jezusem przy Sunrise Festival. Do zobaczenia jutro.